To był idealny dzień, by rozpocząć kolejny sezon zimowych kąpieli. Temperatura spadła poniżej zera, popruszył śnieg. Morsowali mężczyźni, kobiety, dzieci nie tylko z Regionalnego Klubu Morsów Śląska Cieszyńskiego, ale także z innych klubów. Z Wodzisławia Śląskiego przyjechał do Brennej pan Przemysław. Jestem bardzo zadowolony, kolega mnie wciągnął 2 lata temu. Drugi sezon morsuję, nie choruję. Jestem górnikiem z Marcela. Fani zimowych kąpieli zgodnie podkreślają, że morsowanie wzmacnia odporność. Odporność na pewno się poprawia. Wejście do wody dla układu immunologicznego jest to po prostu stan wojenny. Wszystkie przeciwciała są pobudzone i każda cholera, każda infekcja jest po prostu z organizmu wyrzucona. Na pewno to pomaga w duży sposób. Jakie są zdrowotne skutki, nie wiem. U nas w kraju nie ma jakichś publikacji naukowych, popularno-naukowych na ten temat. Jakie są zagrożenia? Jednym na pewno największym zagrożeniem przy morsowaniu jest namawianie kogoś na siłę, zmuszanie kogoś. Jeżeli ktoś wejdzie do wody na siłę, nie będzie przygotowany do tego, może się coś stać. Morsować można w każdym wieku. Nie istnieje też zbyt wiele przeciwwskazań zdrowotnych. Morsować z pewnością nie powinny te osoby, które mają problemy z sercem czy krążeniem. Pierwszy raz mors wchodzi do wody z ciekawości, drugi raz na przekór sobie, a potem już z przyzwyczajenia. Fani zimowych kąpieli z Regionalnego Klubu Morsów Śląska Cieszyńskiego spotykają się w sezonie w każdą niedzielę o 14:00, kiedy tylko warunki sprzyjają morsowaniu. Klub się rozrasta praktycznie. Jesteśmy jednym z klubów, którzy po prostu jesteśmy zarejestrowani. Mamy NIP, mamy REGON, działamy całkowicie, jakby to powiedzieć, zgodnie z przepisami stowarzyszenia. Cieszy nas bardzo młodzież, która tutaj już z rodzicami, z dziadkami przyjeżdża. I mogę powiedzieć, że gdzieś około 40 osób kąpie się. Mamy również członków z gminy Brenna, co nam zawsze zarzucano, że to jest Skoczów, Jastrzębie, Cieszyn, ale mamy również członków z gminy, z naszej gminy Brenna. To dobrze, że właśnie ta Brenna też ma swoich reprezentantów. Kiedy wy się spotykacie? Czy można do was tutaj dołączyć? Można dołączyć w każdej chwili, zapraszamy chętnych z powiatu cieszyńskiego, przede wszystkim zapraszamy z gminy Brenna, może ktoś z władz się wykąpie razem z nami. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.